Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony KinoFTWS w kolejnym Kinopolecu Lublin. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy film z tego roku. Będzie to Księga Dżungli. Ja muszę zacząć od tego, że nie ukrywam, że nie jestem fanką samej książki. I nigdy mnie jakoś Księga Dżungli, nie do końca mnie... Mnie ta książka jarała i wszelkie jakieś i ekranizacje, tudzież animacje nie do końca do mnie przemawiały. I tak też się wydarzyło z tym filmem. Natomiast tak naprawdę głównie to opinie moich znajomych zachęciły mnie do obejrzenia tego filmu. Bo niektórzy moi znajomi byli na tym filmie z dziećmi w kinie. Niektórzy poszli sami. I powiem wam, że dobrze, że film jest oznakowany jako przygodowy, a nie jako familijny, bo familijny to on nie jest. Także jeżeli macie dzieci, to nie polecam iść wam z nimi do kina, bo może być słabo. Film jest może nie tyle brutalny, co mroczny. W sensie są sceny takie, których gdzieś tam dzieci nie powinny widzieć. Na przykład wąż, który prawie pożera Mowgliego. Przy okazji Mowgliego gra chyba najbrzydsze dziecko, jakie jest na świecie. Tak paskudnego bachora to już dawno nie widziałam. Po prostu masakra. Kto to kurwa tam wpuścił? Ja nie wiem. Tyle tak, że animacje są fajnie zrobione, to zdecydowanie. No historia jako historia, no dupy mi nigdy nie urwała, bo to jednak Księga Dżungli, tak? Nie moje klimaty. Natomiast no zdziwił mnie klimat ogólnie całego filmu. I to jak bardzo on właśnie dla młodszych widzów nie jest. Myślę, że powinni to jakoś lepiej zaznaczyć, bo jednak Księga Dżungli, ludzie się wybrali z bachorami do kina i mogło być słabo. Podobno gdzieś tam nawet rodzice wychodzili, w sensie zabierali dzieci, wychodzili z nimi z kina, nie? Bo jednak sceny typu wparuje tygrys, bierze wilka w zęby i wypierdala go w kosmos, przez co go morduje, takie raczej mało familijne. Także, znaczy ja wam powiem tak. Film jest warty obejrzenia o tyle, że jest inny od zwyczajnych ekranizacji książek dla dzieci. Natomiast no dla mnie to jest tak naprawdę takie średnie 4 na 10. Także cóż, jeżeli lubicie Księgę Dżungli i możecie patrzeć sobie przez prawie 2 godziny na brzydkie dziecko, to możecie sobie śmiało obejrzeć. Jeżeli nie jesteście fanami Księgi Dżungli, to no, nie wiem, zdecydujcie sami, ale ja jakoś tak nieszczególnie ten film polecam. Bo trochę się na nim wynudziłam i tak naprawdę tylko zerkałam i tak what? Co? Kurwa, nie! No, mniej więcej tak to wyglądało. Bo naprawdę gdzieś tam, pomimo tych wszystkich opinii, które słyszałam, byłam jednak nastawiona na to, że ten film będzie bardziej familijny. Nie był wcale. Także cóż, misiaczki. To tyle na dzisiaj. Jak mówię, Księga Dżungli dla mnie 4 na 10, ale mały taki plusik za to, że właśnie takie odejście od filmu familijnego. Także cóż, to tyle. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidziane. Pozdrawiam was, kino, trzymajcie się i cześć!